Witam serdecznie wszystkich słuchaczy 1 października w piątek 2021 roku. Muszę zrobić to nagranie, bo po prostu nie wytrzymam, żeby zrobić po skończeniu pracy. No bo słucham tego kanału Deus Vult i ten kanał Deus Vult, który prowadzi ten ksiądz, no rzeczywiście Kościół zawsze wystawia swoje takie najlepsze koniki, którymi są po prostu świetnymi mówcami, prawda, ci księża. No jak się tych księży słucha, no to rzeczywiście, no nie jeden padnie ofiarą ich pięknej, gładkiej mowy, prawda, nie jeden da się uwieść tym naukom, tym, czego słyszy z ust takiego kapłana, prawda. Oczywiście będzie mowa na temat czyśćca i w tym nagraniu jednym wersetem obalimy te rzymskie kłamstwa na temat czyśćca, prawda? No a teraz posłuchajmy, co ten ksiądz mówi. Tam będzie prawie 8 minut i ja potem się odniosę do tego, co ten ksiądz mówi. Więc tak, przejdź sobie teraz do nagrania o na temat czyśćca. Ksiądz, jak tam się zowie, ksiądz Michał Haciński, bardzo świetny mówca. Sam lubię go słuchać, tyle tylko, że nie ulegam czarów i jego słowom. Dobrze, więc tak, wyresetujemy na 00, żeby nie było za głośno. Ewaj. Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejszy temat wyjątkowo trudny, ponieważ chciałbym powiedzieć kilka zdań o czyśćcu. I oczywiście wiem, że w komentarzach pojawi się niejeden opis mówiący: o tym nie ma w Piśmie Świętym. Uwaga, w Piśmie Świętym nie pojawia się słowo czyściec. Jak najbardziej, jeśli ktoś będzie korzystał z takich argumentów, potwierdzam, takie słowo nie pojawia się w Piśmie Świętym. Ojej, przecież nawet nie pojawia się Trójca Święta. Takie słowo też się nie pojawia w Piśmie Świętym, a jednak wierzymy w Trójcę Świętą, ponieważ oddzielnie pojawiają się informacje o Bogu Ojcu Wszechmogącym, oddzielnie pojawiają się informacje o Duchu Świętym i oddzielnie pojawiają się informacje o Jezusie Chrystusie, który przyszedł także w postaci cielesnej. W związku z tym wiemy o tym, że jest Trójca Święta, choć słowo Trójca Święta się nie pojawia. Tak samo jest z czyśćcem. Ale oczywiście, wiecie, przy różnych dyskusjach z ludźmi i tak niejednokrotnie, choćby były konkretne dowody, choćby wszystko było wyłożone już na tacy, i tak się znajdą tacy, którzy powiedzą, że tego nie ma w Piśmie Świętym, a Kościół wymyślił sobie czyśćce tylko po to, żeby sprzedawać odpusty. No dobrze, w takim razie zaczynamy. Jeśli miałbym posłuchać wszystkich świętych w Kościele katolickim, którzy żyli w sposób niesamowity, których cuda są potwierdzane do dzisiaj, jeżeli miałbym słuchać wielkiej, pięknej tradycji Kościoła, tego, co działo się przez 2000 lat w dochodzeniu do prawdy, jeżeli miałbym słuchać ojców Kościoła, wybitnych ludzi Kościoła katolickiego, nauki Pisma Świętego, oficjalnego nauczania Kościoła, a jakiegoś tam przeciętnego Kowalskiego, który w komentarzach czy gdziekolwiek w rozmowie powie, że nie i już, bo on przeczytał o tym na Facebooku, uwaga, może to będzie wielkim zaskoczeniem, ale zdecydowanie bardziej wolę ufać tej tradycji Kościoła i świętych przez 2000 lat, bo nie wierzę, żeby w tej sytuacji ci wszyscy święci przez 2000 lat się mylili, a jeden Kowalski miał rację. Jeżeli tak sobie ustawiliśmy sprawę, od razu mogę przejść do konkretnych informacji. Ponieważ nieraz będzie pojawił się taki zarzut, że to wszystko zaczęło się od Marcina Lutra, kiedy on pokazał hipokryzję Kościoła i powiedział o tym, przybijając 95 tez do drzwi świątyni, do drzwi, mówiąc o tym, że Kościół po prostu sprzedaje odpusty, wymyślił sobie czyściec.
Nawet ci, którzy powołują się na Marcina Lutra, współcześni protestanci, uwaga, 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 ponieważ mam nadzieję, że te osoby przeczytały tezy. Marcin Luther nie zarzucał tego Kościołowi, że czyśćca nie ma, ponieważ aż w trzech tezach pojawiała się informacja o tym, że czyściec jest, z tym, że nie podobał mu się ten styl sprzedawania odpustów. Zatem wróćmy do oficjalnego nauczania Kościoła, żeby zobaczyć, czy informacje o czyśćcu pojawiają się tylko i wyłącznie za czasów Marcina Lutra, czy być może wcześniej Kościół, ludzie Kościoła, ludzie święci, ojcowie Kościoła, czy całe magisterium mogło się nad tym zastanawiać. Jak się prześledzi to nauczanie, okaże się, że ojej, nawet i 1000 lat wcześniej niektórzy święci zaczynali refleksję na ten temat. I mamy kilku takich świętych, pozwolę sobie zerknąć w kartkę. Ireneusz, Tertulian, Cyprian, Orygenes, Bernard z Clairvaux, święty Tomasz z Akwinu. Można by tak wymieniać. A to oznacza, że oni już wcześniej podejmowali tak naprawdę refleksję na ten temat. A jeśli chodzi o Pismo Święte, wprost nie pojawia się słowo czyściec. Natomiast jeśli chodzi o samą informację o tym, że jednak dzieje się coś po śmierci, uwaga, ale nie jest to jeszcze niebo, ponieważ człowiek nie jest gotowy na to, żeby się spotkać z Bogiem, pojawia się w kilku miejscach w Piśmie Świętym. I na przykład druga księga machabejska, 12 rozdział. Polecam sobie do tego zerknąć. Księga Syracha, 7 rozdział. Księga Tobiasza, 4 rozdział. Ewangelia świętego Mateusza, 12 rozdział. Ewangelia świętego Marka, 9 rozdział. I pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Można sobie później pospisywać ołówkiem i jak najbardziej do tego wszystkiego zerknąć, żeby móc też tak naprawdę dyskutować później między sobą, żeby samemu też odkrywać pewne fakty. Bardzo dużo chyba takiej przestrzeni wolności i rozumieniu tego, czym jest czyściec, dała nam święta Katarzyna Genueńska w XV wieku, ponieważ ona określiła to w swoim oficjalnym traktacie o czyśćcu. Powiedziała, że osoby, które tam trafiają, trafiają tam dobrowolnie, ponieważ wiedzą, że nie są jeszcze gotowe na to, aby spotkać się z Bogiem. Czyli mówiąc na przykład takim moim językiem, załóżmy, że mamy jakąś kobietę, która... Tu na chwilę mu przerwę. Zauważcie, jak cały czas jest psychomanipulacja słowami, które cię utwierdzają danego parafianina w tym, że ty nie jesteś gotowy na przyjęcie Boga. Nie jesteś gotowy. I potem ludzie non stop właśnie klękają, walą się w tą pierś. Moja wina! Moja wina! Nie jestem godzien. Za 3 dni ma ślub. I okazało się, że ma piękną białą sukienkę, ale na tę sukienkę ktoś wylał farbę. Albo na przykład atrament. I w tej sytuacji ona wie, że musi doprać tę suknię, bo wstyd, wielki wstyd byłoby pójść w takiej. Nie zdąży już kupić nowej. I siedzi i pierze na przykład tę suknię kilkakrotnie, żeby coś z tego wyszło. No i niestety niewiele schodzi. I teraz ta decyzja. Czy pójść po prostu w takiej sukience, czy założyć inny strój, mniej więcej czymś takim jest czyściec. Czyli człowiek wie, że nie jest gotowy na spotkanie Bogiem. Widzi Jego doskonałość. Który człowiek to wie? Który to wie, że nie jest gotowy na spotkanie z Bogiem? Zaraz się odniesiemy. Zaraz się odniesiemy do pewnego człowieka, który wcale tak nie twierdził. Ach, kłamcy w sukienkach czarnych. No ale widzi siebie w tym, w jaki sposób wygląda, jak żył przez całe życie, i wie, że to nie jest jeszcze dobra chwila. Oczywiście takich różnych przykładów o czyśćcu można byłoby mnożyć, jak to można wyglądać, natomiast jest to już sfera tak naprawdę gdybania i spróbowania wytłumaczenia tak naprawdę takiego obrazowego, żeby pomóc nam rozjaśnić pewne sprawy. Natomiast bardzo często pojawia się taki wątek mówiący o czyśćcu jako o wielkiej tęsknocie za Bogiem. A to oznacza, że jeżeli człowiek w ciągu całego swojego życia miał tę tęsknotę za Bogiem, był człowiekiem, który kocha Pana Boga, który Go poszukuje, czyściec właśnie będzie czymś takim. Czyli że wie, że jeszcze nie może się spotkać z Bogiem, ale już tęsknota rozsadza go od środka. Bardzo cierpi, mówi się tu nieraz o takim ogniu duchowym, ponieważ bardzo cierpi, tak bardzo tęskni za Bogiem, a wie, że jeszcze nie może Go spotkać. Musi to być okrutne. Na swój sposób.
No nie, okrutne to jest to, co ty mówisz i co wy, księża, mówicie i wpajacie parafianom. To jest naprawdę okrutne. Wydaje mi się, że jest to bardzo trudne doświadczenie. W poprzednim odcinku mówiłem o ojcu Pio. Okej. No i teraz obalimy kłamstwa tych sukienkarzy prostymi słowami Jezusa Chrystusa, bo Jezus powiedział: przyszedłem dać świadectwo prawdzie, czyli zniszczyć dzieła szatana, jak jest w Ewangelii Jana napisane, że Syn Boży objawił się po to, żeby niszczyć dzieła szatana, czyli co? Kłamstwa, no bo szatan jest ojcem kłamstwa i wprawdzie nie wytrwał. Więc tak, przechodzimy do Słowa Bożego, proszę bardzo, wchodzimy sobie do Ewangelii Łukasza. Znana historia nawróconego złoczyńcy, który źle czynił, być może bardzo, bardzo źle czynił, gdzie czytamy słowa Jezusa Chrystusa. Ponoć człowiek nie jest gotowy na spotkanie z Bogiem, prawda? I o tym decyduje Kościół. Jak zapłacisz, będziemy się modlić, modlitwy wstawiennicze, zadusze czyśćcowe, żeby ci skrócić męki, no i przyspieszyć spotkanie z Bogiem, tak? Za odpowiednią opłatą. Więc tak, Jezus mówi tak do złoczyńcy. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Uwaga, uwaga, gdzie będzie? W czyśćcu? Bo tu bardzo kluczowe słowo padło, bardzo ważne. Jezus mówi, będziesz ze mną. Ze mną w raju. Czy Jezus po ukrzyżowaniu w takim razie i po zmartwychwstaniu wstąpił gdzie? Do czyśćca? Nie. Okej. Okay. Teraz zobaczmy drugi werset, który potwierdza, że to nie był czyściec z Apokalipsy Jana. Co czytamy? Jezus mówi tak. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest gdzie? W raju Boga. Piękna, piękna prawda Boża. Trzeba obalać kłamstwa tych, no niestety, kłamów. Dlatego, no, w międzyczasie się przebrałem, bo mi spadł kamień z serca. Mogę teraz rozpocząć spokojnie dzień pracy. I tym oto nagraniem w dniu dzisiejszym, 1 października, żegnam się ze wszystkimi słuchaczami.